Jestem WDJ, dzisiaj mamy czwartek, a więc otwieramy sobie nagrodę za Food Champions, Division Rivals oraz różne paczuszki, które mamy za SBC, czy to też wyzwania. I na samym początku chcę wam powiedzieć, jeżeli trafimy kartę wartą powyżej miliona w tym odcinku, to robię konkurs o 2200 FIFA pointsów, a więc myślę, że to będzie ciekawe, zobaczymy jak to będzie. Najpierw myślę, że otworzymy sobie 20 paczek tych, których mamy w sklepie, są one dosyć przeciętne, większość z nich jest niewymienna, chociaż nie wiem czy większość, czy nie. Nie wiem, bo jednak sporo z nich właśnie dostaliśmy jako te za wyzwania. No i zobaczymy, czy jej da nam coś w tych paczkach, bo przydałoby się, żeby tutaj jednak coś było. No jak widzicie, to jest paczka niewymienna i dosyć przeciętne karty. No takich kart nawet w duplikatach nie potrzebuję. Teraz wyczyściłem sobie listę transferową, moje inwestycje się już fajnie sprzedały. No jak widzicie, blisko 3 miliony monet i po tym materiale będę chciał chyba sobie zbudować jakiś składzik na Food Champions, chociaż nie wiem czy w te Food Champions będę grał, ponieważ mnie w domu nie będzie. Może parę meczów akurat, jakoś się tak to złoży, że uda się zagrać, zobaczymy, żeby po prostu mieć jakiekolwiek nagrody, bo jednak czwartek to jest taki dzień, gdzie po prostu chce się otwierać te nagrody, a kiedy ich nie ma, to robi się taka pustka, no i wiecie o co chodzi. Chociaż i tak nic nie trafiamy, także... Czy ja wiem, czy się opłaca w to grać, przynajmniej dla samych monet, 30 tysięcy monet za zagranie tam paru meczów. Ja wiem, że nie, nigdy nie zagrałem całego Food Champions w tej FIFA, oczywiście. Ale tak naprawdę nie grałem całego Food Champions, ale tylko jednego nie zagrałem, wiecie o co mi chodzi. To znaczy, kiedy było pierwsze Food Champions, to nawet nie próbowałem, to nawet... Aj, pad mi się przez ciebie rozłączył. Kiedy było pierwsze Food Champions, to nie grałem po prostu w ten tryb gry, olałem to, a resztę to po prostu w resztę Food Champions to wbijam rangi Gold 2, Gold 3, coś takiego, ani razu nie wbijam Golda 1, bo też za bardzo nie chce mi się aż tyle meczu grać i tak ledwo co ostatnio wbijam Golda 2. Także no wiecie, już dla mojego brata mówiłem, no fajnie wbiłem Golda 2, ale no więcej już mi się nie chce grać. O, mega paczka, to są całkiem spoko paczki i mać paczkę dwóch piłkarzy to jest paczka raczej, że na pewno za jakieś wyzwania. Ciekawe czy tutaj coś będzie, bo tutaj jak wiecie trafiliśmy Mohameda Salaha chyba przedostatnim pack openingu, w którym to no działo się, ponieważ był ten Salah, a teraz mam nadzieję, że może jakiś taki Son do składu z Premier League, czemu by nie, jej. Już otworzyliśmy 6 paczek, a właściwie 5, to będzie 6 i jeszcze ani razu nie mieliśmy ekranów. Tutaj to się nie zmieni. Nauczyłem się chyba rozpoznawać walkout, bo ostatnio oglądałem poradnik na YouTube, jak rozpoznawać walkout. Aczkolwiek nie zawsze mi jeszcze wychodzi te rozpoznawanie, także zobaczymy jak to będzie wyglądało dzisiaj. Teraz moja twoja. Paczka dwóch piłkarzy. Come on, dajcie coś dobrego. Jakiś headliner tutaj, może coś, nie, nawet nie ma banerów, czyli zawodnik oceniony najwyżej na 82, więc dosyć słabo. No nawet nie na 82, na 80 Diaz. Wszystko na listę transferową, teraz jako, że mamy miejsce na liście transferowej, no to wszystko sobie wysyłamy. Paczka dwóch rzadkich piłkarzy, nie wiem za co to jest ta paczka, podejrzewam, że ponownie za jakieś wyzwania. No i nic nie ma, masz teraz ty, otwieraj, kurde no. Aha, dwa duplikaty. I pan Wulej, więc całkiem spoko, że trafiliśmy tego gracza. Przynajmniej tyle, ale... Czy ja wiem, czy to jest dobra paczka dwóch rzadkich piłkarzy. Jakby tutaj krył się, nie wiem, Messi, Ronaldo, to naprawdę to byłaby paczka roku. Pomimo, że są to, byłyby to ich zwykłe wersje, no to... Jejku, i tak nic nie trafimy. Mamy kartę z Champions League, a więc może być nawet oceniona na 83, bo jest błąd. Tak jest błąd, w którym to nie ma karta 83 z Champions League, nie ma banerów, więc to sobie squixelujemy. Nie szkoda mi jest tego, ponieważ wiem, że zaraz trafimy coś dobrego. Jeden rzadki piłkarz to jest też całkiem spoko paczuszka. Mamy jednego złotego rzadkiego piłkarza, którym może być ktoś dobry? Nie, ani razu nie mieliśmy dzisiaj banerów, tylko jeden zawodnik oceniony na 83. No a teraz mamy kartę ocenioną na 82, która jest de facto duplikatem, więc też ponownie dosyć słabo. Mamy dużo tych paczek, bo to są paczki za wyzwania codzienne. Ja te wyzwania robię, ponieważ liczę, że akurat może tym rzadkim piłkarzem będzie ktoś dobry. Aczkolwiek to naprawdę jej... No ile można otwierać, żeby nie dostać czegoś dobrego? Rugani,
po raz kolejny ocenione na 82, nawet nie ma banerów. Chcę po prostu mieć, patrzcie, już 11 paczek za nami. Chcę po prostu mieć jakieś banery, żeby wiecie, żeby zobaczyć, czy to są zwykłe banery, czy to jest walkout, ale wątpię, żebyśmy dzisiaj mieli coś takiego. Nie wierzę. Inni youtuberzy trafiają naprawdę fajne karty. Ja co prawda youtuberem można powiedzieć, że nie jestem, ale no come on, tak się nie robi, tak się nie robi. Teraz mamy paczkę ostatnią już z tym rzadkim piłkarzem, a reszta paczek to jest chyba za jakieś wyzwania typu SBC. No tutaj nie ma nic, nie ma tego spowolnienia, a szkoda. No i zobaczymy, co będzie w kolejnych paczkach. Weghorst. Dobry zawodnik, aczkolwiek nie, dziękujemy panu. Teraz moja kolej, 12 kart, 4 złote, 6 rzadkich, więc tutaj no już zaczynamy powoli jazdę bez trzymanki. Ojej, już nawet mi się nie chce, ale chciało mi się to otwierać. Naprawdę, jak się patrzy na takie paczki, to aż się nie chce, aż się odechciewa. Mamy przynajmniej tyle, że wymienne, ale co z tego, skoro i tak tutaj nic nie ma. Zobaczmy, co będzie w kolejnej paczce rzadkich piłkarzy Electrum. A, to już wiem, za co to są te paczki. To są paczki za wyzwania bohaterowie nagłówków. O, proszę. Nie, to nie ma walkoutu. Nie ma niestety walkoutu. No, na Portugalię już się nie nabierzemy, ponieważ teraz nauczyłem się rozpoznać walkout. Znaczy tak mniej więcej. Z jednej strony jest fajnie, a z drugiej jednak trochę szkoda, że umiem rozpoznawać, bo nie ma takiej niespodzianki, kiedy to trafiamy jakąś kartę z banerem. No tutaj dosyć słaba paczka, zobaczymy, czy uda się coś trafić. Liczę na to, że właśnie kartę... Oj, nawet nie masz takiego złotego piłkarza. Jest niestety ten common, nie wiem, jest rare i common, nie wiem na polski jak to przetłumaczyć, więc dosyć przeciętnie. Patrzcie, ile duplikatów w ogóle trafiamy. Ja się zastanawiałem, czy nie sprzedać większości kart ze swojego klubu, żeby po prostu zrobić miejsce, po prostu, że było mniej duplikatów w tych paczkach, a my tutaj w tej mega paczce, tak, to chyba była mega paczka, nie trafiamy zupełnie nic. No i zobaczmy, co będzie teraz. Cyprien, paczka niewymienna. W ogóle jej to dało update, w którym to pozmieniało zdjęcie niektórym piłkarzom i to jest niby mała rzecz, ale też no takie małe odświeżenie, aczkolwiek i tak nic nie wniesie to do rozgrywki. Wolałbym, żeby jej naprawiło chociażby serwery, ponieważ kilka razy mnie wywaliło w ostatnim Food Champions, przez co straciłem sporo czasu, no bo jednak rozgrywałem te mecze. Nie ma walkoutu. Niestety, najprawdopodobniej po raz kolejny. Aj, przynajmniej oceniono na 84. Gdybym nie umiał rozpoznawać walkoutu, bym pewnie... to jest jeszcze paczka, karta niewymienna, więc całkiem przyjemnie można powiedzieć, ponieważ pójdzie na Quixel. Zobaczmy tutaj, cyk, no i dziękujemy panu. Pan pójdzie na Quixel, trudno się mówi. Mega paczka, zobaczmy, co tutaj będzie. Oby coś dobrego, przydałoby się trafić w miarę dobrą kartę. A to nie będzie nic dobrego, masz. A i to jest paczka wymienna. Czemu tamten gościu, kto żył Mokinio, nie mógł być wymienny? Wtedy to było o wiele lepiej, ale no, życie. Zobaczmy, co będzie w tej paczce. Ostatnia mega paczka. Potem czekają już nas tylko paczki za Food Champions i Division Rivals. Chociaż nie wiem, czy będę brał za te Division Rivals paczki, bo patrząc na to, że trafiliśmy tylko dwa razy banery, to się to po prostu nie opłaca. Teraz przejdźmy może właśnie do odbioru nagród za Division Rivals, bo za Division Rivals wezmę monety, bo patrząc na nasze szczęście, po prostu to jest jedyna rozsądna opcja. Cyk, przechodzimy do zakładki online i tutaj Division Rivals, zobaczmy jakie tutaj, jaka ilość monet, 52 tysiące monet, się nie zastanawiam, bo jednak z naszym szczęściem, no to po prostu byłoby głupotą brać paczki. I teraz jeszcze dostaniemy 3 paczki bodajże oraz 2 player piki, nagrody za golda 2. Mam nadzieję, że tutaj będzie coś dobrego, jeden z czterech piłkarzy mistrzostw FUT. Oceniony na 81, Clark, Irlandczyk z Newcastle.
Czy będzie, nie będzie nic dobrego, oceniony na 83 Vanna Ken. Ależ mamy szczęście. Cały tydzień się czeka na te nagrody, żeby dostać taki szrot w paczce. Mega paczki i złota paczka rzadkich kart. Właściwie ta złota paczka rzadkich kart to jest chyba jedna z gorszych paczek. Tak się zastanawiam, że Gold 3 pod względem paczek jest trochę lepszy niż Gold 2. No, jestem zawiedziony dzisiejszymi nagrodami, bo liczyłem nawet, no szczerze powiedziawszy, to liczyłem na tego Mbappe, bo to jest jednak zawodnik, który przydałby się do składu, ale z naszym szczęściem, nie oszukujmy się, jest to raczej niemożliwe, żeby trafić tego zawodnika. I teraz co będzie w tej paczuszce? Zobaczmy. To już nawet nie jest śmieszne. To już się robi żałosne, te paczki, naprawdę. Jeżeli nie handluję, to po prostu mój skład, jeżeli bym nie handlował, to mój skład wyglądałby tak jak skład, nie wiem, w FIFA 16, czyli przeciętny skład z Premier League. Na szczęście trochę handluję, ale nie chcę się, wolę iść na skróty i może teraz pójdziemy na skróty i trafimy jakąś dobrą kartę wartą co najmniej pół miliona. Albo chociaż ten milion. To by było coś. Czy to jest walkout? SP, to jest walkout. To jest walkout. Karta z Ligi Mistrzów Rakitic. Jedyny walkout na 23 paczki. No, więc to mówi samo za siebie raczej. Jedyny walkout dzisiaj, więc... No cóż, na dzisiaj to było tyle, taki smutny właściwie kończy ten materiał, bo nie ma co. Paczki były absolutnie fatalne. Do zobaczenia wkrótce, oczywiście, strzałeczka.